Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie partię, którą grał Gata Kamski. Jego przeciwnikiem był bardzo silny hinduski szachista Arcemis Sakisiran. Teraz obecnie ma więcej niż nasze asy. Wyżej jest w rankingu w chwili obecnej. Partia grana była w turnieju 19 kategorii w Amsterdamie. Amsterdam leży w Holandii, lecz wbrew pozorom stolicą tego kraju nie jest stolicą, jest Haga. Partia grana była w piątej rundzie turnieju w 12 roku. Kamski gra czarnymi. D4, skoczek F6, C4, E6. Chyba chce grać obronę Niemcowicza. O właśnie, tak zaczyna się obrona Niemcowicza. Chyba nią właśnie chce grać. Ale po skoczek F3 gra B6 i przechodzi do obrony hetmańsko-indyjskiej. Goniec G5, goniec B7. Hetmańsko-indyjska, bo goniec hetmański jest fianketowany, a indyjska, bo grywali tak Hindusi w 70. latach XIX stulecia. Skoczek D2, no taki nierewelacyjny ruch. H6, odrzucamy gońca. Niektórzy mówią, że to jest kopnięcie. Nie, to jest od angielskiego kick out, co znaczy odepchnąć, odrzucić, a nie kopnąć. To, że słowo kick po angielsku ma dużo znaczeń, nie znaczy, tu daję taką radę, żeby nie mówić, że kopiemy gońca, tylko go odrzucamy, zmuszamy do odejścia. Goniec H4, skoczek C6, skoczek C6. Kamski grywał w tej pozycji gońcem na E7, goniec zrobił swoje na B4, może wrócić. Magnus Carlsen w tej pozycji zagrał hetman E7, więc to nie jest jakiś taki debiut lewy, jak najbardziej prawidłowy. E3, E3. G5, goniec G3 i znowu mamy pozycję ciekawą, gdzie można grać różnie. Skoczek C6, skoczek może idzie na F5, kto go wie, czy on idzie na F5, żeby napaść na gońca, ale może też otwierać drogę gońcowi, Hetman C2. Hetman C2. Skoczek F5. Chyba jednak napadł na gońca, ale z biciem go wyczeka do roszady. Goniec E5. Cwaniaczek nie chce być bity tam. Związał koniesia. Goniec bije C3. Trudna decyzja. Ale teraz przestawiamy pionki na czarne pola i zmuszamy gońca do ustąpienia. Nastąpiło, hetman bije C3, to samo, D6, goniec G3, hetman E7, F3, bardzo ryzykowne posunięcie, skoczek G3, osłabienie, no i teraz widać, że czarny nie zrobi krótkiej roszady, ale poczekał na długą roszadę białych i też zrobił długą roszadę. W takiej sytuacji dobrze jest robić roszadę tę samą stronę, co przeciwnik. Goniec D3, H5, pion idzie, żeby się wymienić, albo żeby zwolnić wieżę z obrony jego. Goniec C2, H4, G4. O, ta konstelacja jest korzystniejsza dla czarnych, bo po pierwsze piony stoją na czarnych przy białopolowych gońcach, po drugie pion H nie wymaga już obrony, może zwolnić wieżę. Wieża G8. A3. Dziwne posunięcie, chyba białe nie chcą grać B4. CD4, ED4. Czasem szachiści nie wiedzą, co zrobić, to robią pierwszy ruch z brzegu, raz lewą rączką, raz prawą rączką. Król B8. Król B1. Wieża C8. Jak tu wiemy, wieża idzie rentgenem na hetmana. A jak ładnie żółty kolor wygląda na tych niebieskich polach. Hetman B4. Oj, 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 oj.
Trzeba było oczywiście odejść na e3. Hetman c7, jak bronić piona. Wieża c1, taka pułapeczka, ale jeszcze koniś broni. Kamski dobrze grał taktycznie i widział. d5. Rozbijamy pozycję. Goniec b3. I teraz bardzo dobrym ruchem było a5, zganiające hetmana prawdopodobnie na pole c3. Po dc4 białe poczuły lekką ulgę. Mogły zbić wieżą. Po hetman f4, no pozycja biały dalej jest trudna. Punkt g2 słaby, skoczek wisi. Wieże nie współpracują. Trzeba było wymienić wieżę i zredukować materiał, jednakże słabości tu powodują, że pozycja czarnych jest lepsza. dc4 zbił koniś. No koniś tam nie chciał. Nie chciał, ale teraz hetman, który jest pod szachem, będzie odchodził. Skoczek napad na hetmana. I w tej dobrej pozycji czarne proponują wymianę hetmanów. To jest dobre dla nich, bo po wymianie hetmanów będzie słaby punkt. Będzie groziło pchnięcie piona na h3 z rozbiciem białych pionów. No i skoczek też będzie tu, jak to niektórzy mówią, zygzakiem strzelać będzie na ważne pola. O, taki koniś strzelacz będzie sobie strzelał. Tego białe odeszły hetmanem. Jednakowoż tu jest dodatkowy motyw przeciążenia pionka f3. Skoczek f6, o, już koniś grozi zbić. Tu grozi zbić, tu grozi skoczyć. Taki wściekły koniś. Jak się koniś zdenerwuje i rozbryka, to szaleje, że hej, hetman e1, goniec d5, szach, ale też przygotowania ataku na króla. Mówię d5, a jakiś chochlik przedstawia mi go na e4, więc to nie szach, tylko odcięcie królowi, ucieczki pola a2. Hetman b4. Hetman bije d4, pad ważny, strategiczny, centralny pion. Pozycja białych jest przegrana. Hetman d6. Teraz lepiej było zagrać wieża c7, ale i król a8 jest niezłe, bo hetman e7. Faza obustronnego nie do czasu. Szach. I niespodziewanie dla wszystkich. Ofiara jakostki. Goniec c4. Goniec bije c4. Król a1. Skoczek d5. Jak się ofiarowuje jakostkę, to zawsze jest przyjemne. Tu można pokazać teraz, o, że hetman chce przyjść tu, tu, a potem tu i trzeba będzie zwrócić tę jakostkę. Hetman bije f7. To tylko popycha wieżę na c8, tu gdzie ona chciała i przyjść. Król b7, król broni wieży. Hetman f5, hetman b3. Wreszcie przyszedł moment próby dania kończącego mata na polu a2. Kończącego. Zwrot jakości. Hetman c4. Białe biorą nieistotne pionki. Hetman b3. Dalej białe biorą takie typowe ruchy. I po koniś c3. Grozi mat. Grozi mat. Bardzo ładna partia. Białe poddały się. A dlaczego? O, po wzięciu piona. Szaszek. Szaszek. Nie można iść na c1, bo wieża wchodzi. Szaszek. I teraz można dać jeszcze szaszka i spróbować podciągnąć wieżę. I podciągnąć wieżę. Może tak. Białe mają jednego szaszka. Nie, to nie jest dobre. To akurat nie byłoby dobre. Trzeba dać innego szaszka, tak żeby nie było szaszka. Czyli dać szaszka tu. Szaszka tu, jak król tu. O.
Teraz akurat znowu źle, bo hetman zabierze wieżę, ale te szachy to są trudną grą. Ale po tym szaszku wszystko jest skończone. Grozi wieża A3. Można próbować oddać hetmana. No, próbować można. Doskonała partia Gaty Kamskiego. Dziękuję wszystkim za uwagę.